Natomiast jeśli chodzi, chciałbym się jeszcze przygotować do tego pytania dotyczącego pieczy zastępczej. W programie jest umieszczona liczba, przewidywana liczba rodzin zastępczych, które mają powstać w kolejnych latach. I w tej chwili prowadzone są szkolenia i lata mogę, tak mogę powiedzieć, bo na chwilę te szkolenia się skończą, skończą się w grudniu. Powstają trzy nowe zawodowe rodziny zastępcze. Rodzina w tym pogodowie, rodzina specjalistyczna, czyli taka, która przyjmuje dzieci z celem poszukiwania dzieci chorych, dzieci zażywających tą sprawę. Jeszcze dotyczyło, swoje pytanie dotyczyło domu rodzinnych. Tak, więc w domu rodzinnego, domu dziecka, w rozumieniu przepisów ustawy, czyli rodziny nie ma, są placówki typu rodziny. Co robicie w tym momencie, żeby one powstały? Jest bardzo trudno pozyskać kandydatów do pełnienia funkcji, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Próbowaliście Państwo to robić? No oczywiście, przecież corocznie są podejmowane działania informacyjne promujące rodzicielstwo zastępcze i wtedy, jak rozmawiamy z ludźmi, to mówimy, co i w jakiej formie można prowadzić, można zostać swoją zwykłą rodziną, albo spokrewnioną, albo niezawodowo, albo zawodowo, lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, który może objąć opiekę do 8 dzieci. Natomiast mówię, mamy na terenie miasta Lublin trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, które też obejmują swoją opiekę 8 i więcej niż 8 dzieci. Tutaj praktycznie to nie jest tylko myślę wolna rodzina, ale i w skali całego kraju nie jest wcale tak łatwo pozyskać kandydata. Można dlatego, że oferujecie tylko i wyłącznie środki finansowe. Nie oferujecie natomiast to, co jest najważniejsze, mianowicie domu. Proszę, tutaj też jakby podejmujemy działania w tym kierunku, nie oferowaliśmy dotychczas domu, bo jakby to musimy pozyskać z zasobów mieszkaniowych gminy Lublin, prawda? W tym roku taka szansa się pojawiła. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej przekazał jedno mieszkanie o powierzchni tak prawie 90 metrów na potrzeby utworzenia kolejnego mieszkania chronionego. Z racji tej, że potrzeby w zakresie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków mamy zaspokojone, przynajmniej na ten moment, I tutaj nie ma potrzeby tak pilnej, żeby tworzyć kolejne mieszkanie chronione, więc to mieszkanie będzie właśnie zaoferowane przez miasto, przeznaczone na potrzeby utworzenia rodziny zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego od następnego roku, bo w tym roku jeszcze drobny tam trzeba przeprowadzić remont i doposażyć, a od nowego roku ta kolejna rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego ruszy. Oczywiście. Ja się jeszcze inaczej. Nie dochodzimy do tych domów rodzinnych. To jest rzeczą ważną, dlatego że trzeba odchodzić od tych domów opiekuńczych, gdzie jest wiele tych dzieci, na tym na mniejsza tu ilość na dzieci. Pewno tak, ale ja się spytam, tak, mówię, tak, skoro nie możecie przekazać domu, bo nie możecie, bo gmina nie posiada tyle środków, żeby taki dom wybudować, to czy jesteście w stanie tak wyjątkowo rozmawiać z miastem, z gminą, żeby przekazać działki na budowę takich domów? Jesteśmy w stanie, tylko to tutaj znowu jest kolejna sprawa, czy znajdziemy chętne rodziny, żeby sobie pobudowały te domy. Znajdziecie. Można zapewnić, że to znaczy. Tylko na dzień dzisiejszy wszystkie rozmowy, jakie się prowadzą organizacje pożytku publicznego zajmujące się tymi sprawami i chcące pobudować domy rodzinne, odchodzą z kwitkiem. To ja muszę tutaj wyjaśnić. Organizacje pozarządowe nie mogą
mogą prowadzić rodzinnego domu dziecka w rozumieniu rodziny. Nie chcą prowadzić tego domu dziecka. Chcą pobudować taki dom dziecka. To jest co innego. Ja nie mówię o prowadzeniu. I przekazać prywatnym osobom? Tak. Do nas takie jakby oferty czy chęć pomocy w taki sposób od żadnej organizacji pozarządowej nie spłynęły. Owszem, współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, zalecając prowadzenie na przykład wszystkich placówek wsparcia dziennego, które na terenie miasta Lublin funkcjonują, zlecamy organizacje organizacjom. Tak samo całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze mamy cztery takie, które są też zlecane organizacjom pozarządowym. Dwa typu rodzinnego i jedna socjalizacyjna. Ja od tych dzieci mam, że możemy się starać o tereny, na których będą budowane takie domy. Tak to zrozumiałem. Możemy się starać, tylko ja nie za bardzo, nie wiem, no jeśli pan uważa, że znajdziemy, obyśmy znaleźli chętnych, którzy, chętne organizacje pozarządowe, które wybudują taki dom i przekażą prywatnym osobom na czas oczywiście pełnienia, prowadzenia tego rodzinnego domu dziecka. To myślę, że jak najbardziej takie starania możemy podejmować i starania organizacji pozarządowych w tym kierunku podjęć. Tak, proszę.
No to też jest, właśnie... Państwo jesteście, mówicie, wypowiadacie się, no, no jest pan, panie, jesteście naprawdę, prawda? Ale trudno, żebyśmy głosowali tutaj bardzo słuszna uwaga, panie dyrektorze. Dlaczego pan dyrektor odpowiada się jako gość? Z organizacjami pozarządowymi, ale przecież możemy sobie wyobrazić coś takiego, że prezydent
bez tego całego elementu wyborów sam sobie wskazywał tych przedstawicieli organizacji pozarządowych z różnych dziedzin do Rady Pożytku jako takich swoich quasi doradców. I tu jest dla mnie identyczna dyskusja była na Radzie Pożytku w Ministerstwie Pracy w ostatnim tygodniu. Dokładnie to samo było. Jeden z członków Rady chciał nagrywać i puszczać w internecie nagrania i minister właśnie bardziej to porównał do po prostu spotkania z doradcami, czy spotkania z doradcami prezydenta, czy spotkania prezydenta z jego zastępcami, doradcami, pełnomocnikami są nagrywane i puszczane w internecie. Czy można sobie to wyobrazić, ale czy rzeczywiście to będą wtedy spotkania takie, na których się o wszystkich problemach rozmawia? Stąd moje pytanie do pana przewodniczącego było na początku, bo dlatego, przewodniczący właściwie. Dlatego też biorąc pod uwagę charakter, ja na samym początku nie zgłaszałem żadnego sprzeciwu. Pani Anna miała pytanie do szefa fundacji, z którym to przywróciło, możliwie i to zadanie. Z uwagi na otwarty charakter, wydaje mi się, że propozycja, którą zgłosiłem, czyli indywidualne zgłoszenie sprzeciwu, jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Jeżeli państwo macie inne, oczywiście możemy je wdrożyć, nie widzę problemu. Czy mamy jakąś inną propozycję? Nie widzę, w związku z tym już lista widzę wróciła. Jeżeli ktoś jeszcze będzie myśli się, to bardzo proszę tutaj ująć. Ja serdecznie panią dziękuję. Jesteśmy w trakcie przed podziękowaniami jeszcze się odbyło. Dziękuję bardzo serdecznie za podziękowanie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Panie Janie. Pan Jan tutaj już ze swoje ciszy pytanie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Witam przy okazji pana dyrektora Jerzego Kuzia, dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Wydział wczoraj przesłał projekt dziennego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ja państwu niezwłocznie ten program wysłałem. Program oczywiście na rok 2016. I w związku z tym, że czasu było niewiele na analizę, to panie dyrektorze prosił w pierwszej kolejności o przedstawienie, jakie są zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym, a następnie przejdziemy do pytań i dyskusji. Bardzo proszę. Będę pytał, ale
występowania zjawiska przemocy w rodzinie w okresie rodzinnym oraz wskazywanie mapy zagrożeń problemami przemocy w mieście Lublin. To wykreślenie spowodowane jest tym, że takie badania przeprowadzamy cyklicznie co 3 lub 4 lata i w tym roku takie badania zostaną przeprowadzane. Oczywiście Państwo, Pani, czyli no wszyscy, którzy będą chcieli zostaną zapoznani z tymi wynikami tych badań. Dodane zostało też zadanie w brzmieniu takim, dofinansowanie zadań realizowanych przez Centrum Inteligencji Kryzysowej w zakresie kompetencji kryzysowych dla osób z problemem alkoholowym, nadużywających alkoholu, członków ich rodzin oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W zadaniu trzecim również został wykreślone zadanie dotyczące zlecania badań sondaży opinii publicznej w porównaniu DIAKOS. Z tej racji, o której mówiłem wcześniej. Jeżeli chodzi o zadanie trzecie, które brzmi prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W tym zadaniu dopisany został jako realizator programu, czego wcześniej nie było, dopisany został również podmioty lecznicze. Był to również wniosek komisji, a sens tego jest taki, że podmioty lecznicze będą również prowadzić działalność profilaktyczną przede wszystkim na terenie naszych uniwersytetów. I z takich zmian to w zasadzie byłoby tyle. Pozostałe zadania są niezmienione.